Mój temat to jest taki, jak Państwo pewnie już sobie zdają sprawę, dosyć obciążony, bo każdy już coś na ten temat słyszał, wiele na ten temat napisano, a wydaje mi się, że ja będę próbował przedstawić kwestię w takim duchu katolickim, tak jak to, że tak powiem, powinno być, nie tak jak jest często przedstawiane, no bo wszyscy słyszeliśmy nieraz, że powiedzmy, że no, Pismo Święte da się uzgodnić z teorią Darwina, z ewolucją i tak dalej. Żeby taką na to pytanie odpowiedzieć, to najpierw zadamy pytanie, co mówi Pismo Święte, co właściwie nam mówi opis stworzenia z Księgi Rodzaju. Bo na ten temat też są różne poglądy, ale ja się będę kierował tutaj tradycją, bo proszę zauważyć, że katolicy czytają Pismo Święte w kontekście tradycji. Czyli tradycja, ta tradycja interpretacyjna, ojcowie Kościoła, scholastycy, w pewnym sensie mówią nam, jak rozumieć pewne fragmenty Pisma Świętego, które same z siebie mogą nie być całkiem jasne. I dlatego ważne jest, żeby uwzględnić ten kontekst, w jaki sposób czytali Pismo Święte ojcowie Kościoła. I wydaje mi się, że są trzy takie punkty, które są jasne na przestrzeni tych kilkunastu wieków kształtowania się tradycji. Trzy punkty, które można uznać za pewne, bo idą jakby poprzez wszystkich autorów katolickich. Po pierwsze, to, że frazę na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, należy rozumieć jako stworzenie świata z niczego, kiedy zaczął się czas i materia, świat materialny, świat widzialny, świat niewidzialny i czas w jednym momencie. Bo sam hebrajski język, z tego co się orientuję, można jakoś tam próbować interpretować, że to Bóg tylko zaczął kształtować materię, coś tam, ale tak naprawdę cała tradycja katolicka od początku już mówi o stworzeniu z niczego. I co jest ciekawe, podam dwa tylko świadectwa, a dwa bardzo wczesne, to jest drugi wiek, Atenagoras z Aten. My chrześcijanie oddzielamy Boga od materii oraz dowodzimy, że czym innym jest materia, a czym innym Bóg i że wielka między nimi zachodzi różnica. Bóg bowiem jest niestworzony i wieczny oraz dostrzegalny jedynie dla umysłu i rozumu. Materia zaś jest stworzona i zniszczalna. Widzimy bardzo wczesne świadectwo. I drugie takie świadectwo też z połowy II wieku. Cóż za wielką rzeczą byłoby, gdyby Bóg uczynił świat z istniejącej wcześniej materii, nawet ludzki artysta, kiedy otrzyma od kogoś materiał, uczyni z niego, co mu się podoba. Natomiast moc Boga objawia się w tym, że z niczego, ex nihilo, czyni cokolwiek zechce. Tak rozumie Kościół te słowa od samego początku i to zostaje zdogmatyzowane na Soborze Laterańskim IV w 1215 roku. Bóg Stwórca wszystkich rzeczy niewidzialnych i widzialnych, duchowych i cielesnych, swoją wszechmocą na początku czasu stworzył z niczego stworzenia zarówno duchowe, jak i cielesne. To jest anielskie i ziemskie, a następnie stworzył ludzi złożonych niejako z duszy i ciała. Ja będę sporo cytował, no bo taka jest tutaj moja rola. Ja bardziej będę przedstawiał świadectwa historii tradycji, więc tych cytatów będzie sporo, ale proszę się nie przejmować. To jest pierwszy punkt, stworzenie z niczego. Druga rzecz i myślę najbardziej zapomniana, najczęściej właśnie ignorowana też przez różnych autorów współczesnych, to jest kwestia uformowania świata, opus formationis, to co scholastycy, średniowieczni teologowie nazywali formacją świata. To znaczy, że Bóg nie tylko stworzył wszystko z niczego, ale też tej stworzonej materii w jakiś sposób nadawał kształt na przestrzeni jakiegoś czasu, który no, Pismo Święte nam pokazuje jako sześć dni, sześć opis stworzenia. Innymi słowy, że to nie jest tak, że Bóg przekazał władzę, nie wiem, stwarzania światu, czy ustanowił tylko prawa na początku i później te prawa ukształtowały nam świat, tylko że był okres, kiedy on to kształtował. I to dzieło uformowania, opus formationis, można podzielić, czy tradycja scholastyczna dzieliła wyraźnie na dwa takie okresy. Dzieło rozdzielenia, opus distinctionis, czyli Bóg rozdziela rzeczy, tak? Światło od ciemności, niebo od ziemi, wodę od lądu, prawda? Czyli i to są pierwsze trzy dni, wszystko to, co widzimy w opisie pierwszych trzech dni. Natomiast od czwartego dnia, czwarty, piąty i szósty dzień mamy coś takiego jak dzieło
ozdobienia, czyli opus ornatus. I w tym się zawiera stworzenie gatunków, tak, zwierzęcych, ptaków, ryb, w tym się zawiera stworzenie człowieka. Więc widzimy, że ta nauka była dosyć mocno rozwinięta, zaawansowana. I takie świadectwo może z Tomasza z Akwinu, chyba jednego z, na pewno jednego z najbardziej wybitnych, jeżeli nie najwybitniejszego teologa chrześcijaństwa, który pisze właśnie o dziele uformowania. W pierwszym wytworzeniu stworzeń materialnych nie było żadnego przejścia z możności do aktu. To znaczy nie było tak, że coś mogło być i sobie przeszło, tak, do bycia, tylko Bóg to stworzył jako od razu w akcie, tak? Czyli od razu istniejące, w pełni. Tu nie chcę za bardzo wchodzić w ten metafizyczny język, ale myślę, że to się stanie jasne za chwilę. I dlatego formy cielesne, no chociażby, nie wiem, jakieś krowy, tak, konie, prawda? Można by tych form dużo wymienić, które ciała przybrały w pierwszym utworzeniu rzeczy, zostały wytworzone bezpośrednio przez Boga, gdyż tylko w wezwaniu Boga materia jest posłuszna jako swojej właściwej przyczynie. Aby to wyrazić, Mojżesz poprzedził każde dzieło słowami: Bóg rzekł, niech się stanie ta rzecz lub tamta, i w ten sposób wyjaśnił, że uformowanie rzeczy dokonało się przez słowo Boga. Widzimy, że Tomasz łączy bezpośrednie działanie Boga ze słowami Mojżesza. Czyli to nie jest tylko filozoficzna interpretacja, ale jest to też, że właśnie biblijne słowa Bóg rzekł, niech się stanie to czy tamto, oznaczają bezpośrednie działanie Boga. No i trzeci taki punkt, czyli trzeci punkt to jest tak. Pochodzenie człowieka. Wydzielam to od pochodzenia gatunków jako coś szczególnego. Pierwsi rodzice faktycznie istnieli i zostali stworzeni bezpośrednio przez Boga. Adam z prochu ziemi, Ewa z boku Adama. To jest taka prawda, którą myślę dzisiaj bardzo rzadko się słyszy, nawet niestety na katechezie czy w kościele, ale to jest część tradycji. To bardzo, bardzo, bardzo mocna część. Tacy ojcowie jak Cyryl Jerozolimski, Jan Damasceński, Ireneusz, Jan Kasjan, Grzegorz z Nyssy, Grzegorz z Nazjanzu i co najmniej kilku innych tworzyli coś, co można by nazwać analogią wiary, analogia fidei. Analogia polega na tym, że z jednej prawdy wiary wydedukowujemy drugą prawdę wiary na zasadzie właśnie podobieństwa. I tak na przykład ojcowie mówili o poczęciu Jezusa, który, Jezus poczyna się bez ojca, prawda? Jest ukształtowany w łonie matki. I oni mówią, czyli jak powstał Jezus? No tak jak Ewa, z boku Adama. Czyli, że Bóg wziął jakiś materiał i ukształtował Ewę, tak? Wziął z boku Adama żebro i ukształtował Ewę i tak samo ukształtował z jakiegoś materiału, tak, ukształtował Jezusa w łonie Maryi. Bo oni tłumaczyli właśnie prawdy chrześcijańskie, opierając się o prawdy Starego Testamentu. Czyli widzimy, jak jasne było rozumienie, że Ewa powstała z boku Adama, literalnie, dosłownie. Poczęcie Jezusa i stworzenie Adama. Tak jak Adam został ukształtowany z prochu ziemi, tak Jezus w łonie Maryi został ukształtowany. Nie? Ten sam motyw. Bez ojca, tak? bez udziału fizycznego ojca, a jedynie właśnie poprzez moc Bożą w sposób nadprzyrodzony. Zmartwychwstanie i stworzenie Adama to jest mój ulubiony, bo święty Ireneusz mówi tak. Jak to będzie ze zmartwychwstaniem? No, Bóg weźmie prochy świętych i odtworzy ich ciała, tak? Weźmie prochy ludzi zmarłych i zbuduje z nich ciała, odtworzy ciała. I mówi, jak to jest? No, tak jak wziął proch i zbudował Adama, dokładnie w taki sam sposób. Wziął proch ziemi i utworzył Adama. A na końcu czasu weźmie prochy wszystkich ludzi i odtworzy ich ciała. Więc widzimy analogię, która opiera się na wierze w to, że Adam został stworzony z prochu ziemi, bezpośrednio. Później świetna analogia, Bóg Ojciec i Syn Boży, to tak jak Adam i Abel. Tutaj istota jest taka, że Adam jest niezrodzony, tak jak ojciec jest niezrodzony, ponieważ nie ma ojca.
Adam też nie ma ojca, a Abel jest zrodzony, tak jak Syn Boży, zrodzony, a nie stworzony. Abel jest zrodzony, a nie stworzony. Adam jest, no Adam jest akurat stworzony, tu analogia się kończy, prawda? Bóg jest niestworzony, ale jest niezrodzony. Adam jest niezrodzony. Więc widzimy, jak oni próbowali wytłumaczyć Trójcę Świętą przez odwołanie się do pierwszej rodziny. I Trójca Święta właśnie Adam, Abel i Ewa. Adam jest jak Bóg Ojciec, czyli właśnie niezrodzony. Abel jest zrodzony, a nie stworzony, bo Adam go, znaczy Ewa go, Adam go urodził, tak? Tak się mówi, że ojciec rodzi. I Ewa, która pochodzi od Adama, tak? A Ewa pochodzi od Adama, tak jak Duch Święty pochodzi od Ojca. Widzimy, że zależności w Trójcy Świętej są oparte o zależności w pierwszej ludzkiej rodzinie, Adam, Ewa i Abel. Także świadectwo tradycji u świętego Augustyna, pamiętajmy, że Augustyn jest bardzo często cytowany przez różnych ewolucjonistów jako taki patron tutaj, prawda, ewolucji. No to zacznijmy, co on mówi tak naprawdę. Człowiek, który został ulepiony z mułu ziemi, należy go rozumieć jako prawdziwego człowieka w jego własnej naturze. Należy go uważać za człowieka, który żył określoną ilość lat i wydawszy liczne potomstwo zmarł, podobnie jak umierają inni ludzie, mimo że nie urodził się tak jak inni z rodziców, ale tak jak przynależało pierwszemu, który został stworzony z ziemi. Pierwszy człowiek został stworzony z ziemi. Również raj, w którym umieścił Bóg człowieka, nie może być inaczej pojmowany niż jako pewne miejsce na ziemi, gdzie zamieszkał człowiek ziemski. Widzimy? I Tomasz z Akwinu, który jest najbardziej tutaj otwarty, tak eksplicite uczy o powstaniu pierwszego ciała ludzkiego. Zwracam uwagę, że chodzi o ciało ludzkie, a nie o duszę. Pierwsze uformowanie ludzkiego ciała nie mogło dokonać się żadną mocą stworzoną, lecz bezpośrednio przez Boga. Bóg, choć jest całkowicie niematerialny, On sam tylko może własną mocą powołać do istnienia materię poprzez stworzenie. Stąd też Jemu tylko przysługuje tworzenie formy w materii, bez pomocy żadnej uprzedniej formy materialnej. A ponieważ jak dotąd nie było jeszcze uformowanego ciała ludzkiego, którego mocą na drodze rodzenia mogłoby powstać jakieś drugie ciało tego samego gatunku, było konieczne, aby pierwsze ciało człowieka zostało utworzone bezpośrednio przez Boga. Rozumiemy, bezpośrednio przez Boga, to znaczy bez udziału przyczyn wtórnych. Proch jest tylko materiałem, który Bóg bierze, ale nie ma tam żadnego pośrednictwa jakichś innych stworzeń, typu jakaś małpa, która coś rodzi, prawda, czy coś takiego. Chodzi o to, że Adam pochodzi wprost od Boga. Zresztą w genealogii mamy, że tam, nie wiem, Set był synem Adama, a Adam był synem Boga, prawda, bezpośrednio. Jak genealogia Jezusa kończy się na tym, że Adam był synem Boga. Nie ma tam pośrednictwa. Więc tak podsumowując, Pismo Święte plus tradycja mówi nam tak. Świat został stworzony z niczego na początku. Świat został uformowany szczególną boską mocą w sposób nadprzyrodzony. Gatunki zostały stworzone osobno. To jest, powiedzmy, taka prawda przenikająca wiele pism ojców i doktorów Kościoła. I pierwszy człowiek został stworzony z prochu ziemi. Tyle, jeśli chodzi o Pismo Święte, rozumiane w kontekście tradycji. Te trzy rzeczy są po prostu powszechne. Tak? Ja nie mówię o jakimś jednym teologu czy drugim. Na to zgadzali się wszyscy do XIX wieku. Teraz zapytajmy w takim razie, co nam mówi teoria ewolucji, bo wydaje mi się, że też trzeba to zrozumieć. Ja teorię ewolucji nie ograniczam tylko do darwinizmu. Bardziej rozumiem teorię ewolucji jako wspólne pochodzenie, transformacji gatunków na zasadzie naturalnych przyczyn, tak, przyrodniczych. To by była moja definicja ewolucji. No i taki pan Erasmus Darwin, który był dziadkiem Karola Darwina, w 1794 roku opublikował takie dzieło, Zoonomia, w którym pisał tak. Czy byłoby zbyt śmiałe wyobrazić sobie,
że w niezmiernie długim czasie, odkąd Ziemia zaczęła istnieć, być może miliony lat, zanim zaczęła się historia rodzaju ludzkiego, że wszystkie stałocieplne zwierzęta powstały z jednego żywego włókna, które najwyższa pierwsza przyczyna obdarzyła życiem i mocą nabywania nowych części, które posiadały. Zdolność ciągłego udoskonalania się przez swoje wrodzone działania i przekazywania dalej tych ulepszeń swojemu potomstwu na drodze rodzenia przez całe wieki. Idea wspólnego pochodzenia. Zobaczmy, że Erasmus Darwin, który no, był powiedzmy człowiekiem oświecenia, on był co do wiary, no to raczej był deistą w najlepszym razie, może naturalistą, no też był, no należał do tajnych organizacji, tak? I on mówi, że to Bóg, najwyższa pierwsza przyczyna obdarzyła życiem i mocą nabywania nowych części, to pierwsze włókno, żyjące włókno, tak? Czyli zobaczmy, coś nam to przypomina, prawda? To jest właśnie ta koncepcja teistycznego ewolucjonizmu, gdzie Bóg stoi na początku ewolucji i jakoś się tak zaczyna, prawda? Więc to jest ta idea, którą promuje Erasmus Darwin. Tak na marginesie, zoonomia została wciągnięta na indeks papieskich ksiąt zakazanych w 1817 roku, więc ja bym to uznał za pierwsze potępienie w ogóle teistycznego ewolucjonizmu. I taki człowiek jak Robert Chambers, który opublikował w połowie XIX wieku książkę Ślady naturalnej historii stworzenia. On to opublikował anonimowo. Ta książka jest o tyle ważna, że ona trafiła pod strzechy. To była książka popularna. Tak naprawdę dzieło Darwina, sprzedaż ilości egzemplarzy książki Darwina przekroczyła Chambersa dopiero około roku 1900. Więc widać, że to była bardzo popularna publikacja. Jakaś inna idea musi więc być wzięta pod uwagę odnośnie do sposobu, w jaki boski sprawca postępował przy stworzeniu organizmów. Tak? Widzieliśmy przekonujące dowody, że utworzenie globu i tego, co na nim było, rezultatem nie jakiegoś bezpośredniego lub osobistego działania ze strony bóstwa, lecz praw naturalnych, będących przejawami jego woli. Co miałoby przeszkadzać naszemu przypuszczeniu, że stworzenie organizmów jest również rezultatem praw naturalnych, będących tak samo wyrazem jego woli. Zobaczmy. Ekstrapolacja, tak? Widzimy, że góry kształtują się naturalnie, że rzeki mogą tworzyć koryta, więc cóż stoi na przeszkodzie, abyśmy powiedzieli, że również wszystkie organizmy żywe mogą się ukształtować naturalnie. Ja podkreśliłem słowo naturalnie, bo atak idzie na bezpośrednie działanie Boga i przeciwstawienie mu działań naturalnych. Tak? Tu jest ta istotna różnica. No i oczywiście nasz tutaj bohater mówi tak, w głównej książce o pochodzeniu gatunków. Kto wierzy w oddzielne i niezliczone akty stworzenia, ten mógłby powiedzieć, że w takich przypadkach podobało się stwórcy zastąpić organizm jednego typu przez inny, odmiennego typu. Ale wydaje mi się, iż byłoby to jedynie skonstatowaniem tego faktu w nieco bardziej wyszukanym stylu. Kto wierzy w walkę o byt i w zasadę doboru naturalnego, ten przyzna, że wszystkie zwierzęta i rośliny stale dążą do zwiększania liczebności, dlatego jeżeli któreś z nich zmieni się choćby nieznacznie i tym sposobem uzyska przewagę, to zajmie miejsce tego mieszkańca. Zobaczmy. Kto wierzy, tak? Możesz wierzyć w oddzielne i niezliczone akty stworzenia, no ale wtedy nic nie rozumiesz, nic nie wiesz. Albo wierzysz w walkę o byt i w zasadę doboru naturalnego i wtedy się wyjaśnia, skąd się biorą organizmy, skąd się biorą narządy i tak dalej. Zobaczmy to co najmniej trzy ciekawe rzeczy, że po pierwsze obie sprawy są kwestią wiary. I tam po angielsku jest to słowo who believes, no? Czyli to takie wiara, przypuszczenie, tak? Czyli to nie jest tak, że naturalna selekcja czy walka o byt miałaby być tu jakoś udowodniona, prawda, empirycznie, a wiara w akty stwórcze byłaby tylko takim właśnie przypuszczeniem, tak, wiarą. To on formułuje raczej obie rzeczy na tym samym poziomie epistemologicznym i przeciwstawia je sobie wyraźnie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć w kontekście dzisiaj tej popularnej takiej
frazy, że właśnie ewolucja nie przeczy stworzeniu. No Darwin to widział dokładnie inaczej. To znaczy on widział, że ewolucja przeczy stworzeniu. Znaczy albo się wierzy w niezliczone akty stwórcze, czyli to opus formationis, no albo się nie wierzy w to, wtedy się wierzy w walkę o byt i zasady doboru naturalnego, naturalną selekcję. Tak, więc teraz małe podsumowanie. Powiedziałem, co mówi nam Pismo Święte powiązane z tradycją, powiedziałem, co mówili pierwsi ewolucjoniści i małe takie zestawienie. Tomasz Zakwinu i tradycja mówi o opus formationis, natomiast Karol Darwin mówi o doborze naturalnym. Dobór naturalny, jeśli jest prawdziwą zasadą, wyruguje wiarę w ciągłe stwarzanie nowych organizmów lub też wielkie i nagłe zmiany w budowie. Drugie zestawienie, tu bym się posłużył takimi modelami. Teoria specjalnego stworzenia, czyli tak niezależnego stworzenia gatunków. Mamy u góry Trójcę Świętą, oko opatrzności. I tutaj mamy takie grube linie, oznaczają działanie bezpośrednie, czyli że Bóg coś czyni bez pośrednictwa przyczyn wtórnych. I można powiedzieć, że Bóg stwarza różne natury osobno. Tak? To jest taka wizja, w której Bóg stwarza różne natury osobno. Natomiast w ewolucji teistycznej, czyli tej jakoś tam zapoczątkowanej czy kierowanej przez Boga, Bóg tworzy jedną naturę, na przykład świat, albo prawa i materię, albo Big Bang, tak? Początek, tak? Punkt osobliwy. Stwarza punkt osobliwy, no i wtedy już na zasadzie praw naturalnych, czyli tych przyczyn wtórnych, które są oznaczone cienkimi liniami, kształtują się kolejne natury, tak? Czyli z jakiejś pierwotnej komórki powstają dwa jakieś organizmy, później cztery, tam osiem, tak i tak dalej, jakkolwiek byśmy to sobie wyobrażali. To tak wizualnie można sobie zobrazować różnicę między koncepcją biblijną, a koncepcją ewolucji teistycznej. I trzecie zestawienie, Pismo Święte i tradycja. To są trzy takie punkty, powiedziałbym, istotnej niezgodności. Pismo Święte i tradycja jest bezpośrednim działaniem Boga, natomiast w ewolucji teistycznej jest działaniem Boga za pośrednictwem praw nadanych materii, to co słyszeliśmy. W tradycji biblijnej stworzenie zakończyło się raz na zawsze, szóstego dnia, to znaczy kiedy Bóg odpoczął, to przestał stwarzać nowe rzeczy, dlatego nie powstały już nowe gatunki, dlatego nie ma już nowych jakichś tam, nie wiem, elfów, sfinksów, które by powstawały nam każdego dnia, jakichś nowych natur. Mogą oczywiście powstawać jakieś nowe warianty, wariancje, prawda, odmiany w ramach tego, co jest, ale nic absolutnie nowego już nie powstaje. Świat raczej się, raczej tak, jest ta entropia, tak, czyli raczej struktury giną, a nie powstają. Natomiast według ewolucji teistycznej nieustannie trwa ewolucja, zatem nieustannie powinny powstawać nowości biologiczne, nowe gatunki, nowe narządy, nowe, zupełnie nowe formy życia. I trzeci punkt to jest stworzenie nie jest procesem, lecz prostym wyłonieniem bytu. Simplex emanatio entis ex nihilo. Tak mówili scholastycy. Prostym wyłonieniem bytu z niczego. Czyli dzieje się natychmiastowo. Nie ma tam ruchu, tak? Nie ma przejścia z możności do aktu. Jest prostym wyłonieniem bytu. Natomiast w ewolucji jest procesem, czyli jest długotrwałe, w którym Bóg działa jako przyczyna wtórna. Stworzenie jest bezpośrednie, ewolucja jest pośrednią, jest pośrednim działaniem Boga. Więc myślę, że te trzy zestawienia nam dobrze pokazują różnicę między Pismem Świętym a teorią ewolucji. I teraz przejdę do takich sposobów łączenia, godzenia Pisma Świętego z makroewolucją biologiczną, konkretnie już. Bo jak wiemy, Pismo nam mówi, że Bóg stworzył gatunki według ich rodzajów. I tradycja to rozumie jako opus ornatus, czyli że Bóg ozdabia świat kolejnymi gatunkami, stwarzając je. I stwarzając je niezależnie, to znaczy jako osobne natury, jako osobne gatunki. Tymczasem no, ewolucja zakłada wspólne pochodzenie, powszechne wspólne pochodzenie, czyli że wszystko się wyłania na zasadzie zrodzenia z jednego przodka.
Więc jak tutaj to pogodzić? I współcześni teologowie, to już się zaczęło w XIX wieku, kiedy weszła teoria ewolucji, to także teologowie zaczęli się zastanawiać, co można by zrobić, żeby pogodzić właśnie ewolucję z opisem biblijnym, czy raczej dopasować opis biblijny do teorii Darwina. I mówią na przykład tak, Księga Rodzaju mówi tylko tyle, że wszystko pochodzi od Boga, ale nie mówi, w jaki sposób Bóg stworzył. Czyli Pismo mówi, że Bóg stworzył, ale nie jak stworzył. To jest bardzo popularna fraza, którą możecie Państwo usłyszeć dzisiaj prawie bardzo często i na katechezie, i w różnych takich właśnie wypowiedziach nawet księży, prawda, którzy mówią o Piśmie Świętym, jak uzgodnić Pismo Święte z nauką, no to oni mówią, no Pismo Święte mówi tylko, że Pan Bóg stworzył świat, no a nauka nam mówi jak. Jest takie ograniczenie znaczenia Pisma Świętego, prawda, z wykasowanie jakby jego treści i tylko wtedy to, jak się rzeczy dokonały, mówi nam nauka. Stanley Jackie, czy Jackie, on był benedyktynem węgierskiego pochodzenia, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych i on był takim bardzo znanym promotorem tutaj dialogu wiary i nauki i on mówił to między innymi. Jeszcze drugą rzecz mówił, zaraz pokażę co. Księga Rodzaju to tekst religijny, a nie podręcznik do biologii, prawda? To też słyszeliśmy wiele razy. Ja tylko wyciągnąłem Denisa Lamoureux, który ostatnio, parę lat temu napisał książkę na ten temat, więc to jest takie ostatnie źródło, gdzie znalazłem tę tezę. Tutaj chodzi o to, że mówi się tak, że nie możemy traktować Biblii jako podręcznika wiedzy naturalnej. W związku z tym Biblia nam nic nie mówi o przyrodzie. I o ile z tą tezą mógłbym się zgodzić, to problem jest taki, że Biblia nam mówi o tym, skąd przyroda się wzięła, prawda? Nie mówi nam, jak działa świat, ale skąd się wziął świat, skąd się wzięły gatunki. I dlatego nikt nie twierdzi, że Księga Rodzaju jest, nikt, kto uznaje historyczność Księgi Rodzaju, przynajmniej ja nie twierdzę, że jest to podręcznik do religii, podręcznik do biologii czy do historii, ale twierdzę, że daje nam wiedzę o historii świata. W takim sensie, że mówi, skąd rzeczy się wzięły. Tak? I nie całą wiedzę czerpiemy z podręczników, pamiętajmy. Tak? Jeżeli na przykład, nie wiem, na pewno wielu z was ma takie doświadczenie, że wasi dziadkowie, czy może nawet rodzice opowiadali wam jakieś zdarzenia, nie wiem, z II wojny światowej, czy może jeszcze wcześniej, czy później, i jakieś historie, prawda? I co? I czy oni pisali podręcznik? Nie. A jednak przekazywali wiedzę historyczną, tak? To oni nie mówili, nie zmyślali, nie opowiadali bajek, przekazywali wiedzę historyczną, choć robili to w formie innej niż podręczniki, niż podręcznik. Zatem to, że Biblia nie jest podręcznikiem do czegoś tam, do historii, do biologii, nie oznacza, że nie ma w niej wiedzy biologicznej czy historycznej, tylko że, podkreślam, jest to wiedza dotycząca początków, a nie tego, jak świat działa, tylko początków świata. No tu właśnie jeszcze raz Stanley Jackie taki miał tezę, że Księga Rodzaju ma jedynie uzasadnić przestrzeganie z szabatu, czyli że cały opis biblijny sprowadza się do tego, że Pismo mówi nam, że siódmego dnia Bóg spoczął i dlatego my świętujemy niedzielę, prawda? Myślę, że to jest dosyć trywialne w ogóle spojrzenie na Pismo Święte, no ale tak się dzisiaj mówi często. I jeszcze jedno takie coś. Księga Rodzaju jest zgrabnie ułożonym poematem, hymnem pochwalnym na cześć Boga Stwórcy, czyli jest generalnie poezją liturgiczną, która w związku z tym, że jest poezją, no nie musi korespondować z rzeczywistością. Tak? Jest po prostu pewną wizją artystyczną, tak to nazwijmy. I te interpretacje teologowie katolicy pod koniec XIX wieku nazywali idealizmem, poetyzmem, liturgizmem, alegoryzmem, tego typu rzeczy. O ile każda z tych, powiedzmy, interpretacji ma jakieś ziarno prawdy, tak? Każda z nich coś mówi o Piśmie Świętym, o tyle nie można zredukować Księgi Rodzaju tylko do tych interpretacji. Czyli każda z nich wzięta sama w sobie jest redukcyjna. Nawet wszystkie cztery wzięte nadal mają charakter redukcyjny. Są redukcją treści biblijnej do pewnych naszych tutaj jakichś wyobrażeń, założeń. Pismo Święte po prostu mówi to, co mówi, a te interpretacje próbują jakby ograniczyć to znaczenie historyczne. I teraz właśnie przejdę do tego, co powiedział Kościół na temat
tych interpretacji. One się pojawiły pod koniec XIX wieku i papieska komisja biblijna, która została powołana przez Leona XIII w 1902 roku, później bardzo aktywnie odpowiadała na te rzeczy. I ukazał się między innymi taki dokument papieskiej komisji biblijnej z 1909 roku, który zawiera kilka tutaj tez na temat rozumienia, poprawnego rozumienia rodzaju, księgi rodzaju. I tak, w tym dokumencie czytamy tak. Można stosować, przede wszystkim ten dokument broni historycznego rozumienia pierwszych trzech rozdziałów Księgi Rodzaju. Różne systemy egzegetyczne mające podważyć historyczność rodzaju 1-3 nie mają solidnego fundamentu. Tak? Nie mają solidnego fundamentu. Nie można nauczać, że rodzaju 1-3 nie zawiera relacji o prawdziwych wydarzeniach, to jest odpowiadających obiektywnej rzeczywistości i prawdzie historycznej. Widzimy? Czyli liturgizm, poetyzm, alegoryzm zostają odrzucone. Wydarzenia opisane w Księdze Rodzajów, w pierwszych trzech rozdziałach, są obiektywną rzeczywistością, prawdą historyczną i prawdziwymi wydarzeniami. Następnie w szczególności nie wolno kwestionować historyczności następujących faktów. Tutaj jest ich bardzo dużo, a ja się skupię tylko na jednym. To znaczy specjalne stworzenie człowieka i utworzenie pierwszej kobiety z pierwszego człowieka. To jest peculiaris creatio hominis po łacinie. Czyli zobaczmy, że moim zdaniem ten dokument wyklucza rozumienie powstania człowieka na zasadzie przyczyn naturalnych, jakiejś takiej ewolucji. No bo jeżeli to jest specjalne stworzenie, jakaś wyjątkowa, tak? Stworzenie to już samo z siebie jest nienaturalne, jeszcze specjalne stworzenie to w ogóle jakby wyklucza takie rozumienie, że człowiek sobie tam wyewoluował z jakiegoś, na zasadzie procesów naturalnych. Tak? Czwarty punkt. Dopuszczalna jest dowolność interpretacji w tych miejscach, co do których ojcowie Kościoła się różnili, rzecz jasna. Można przyjąć metaforyczne rozumienie tych słów i fraz, które w sposób oczywisty mają charakter metaforyczny lub antropomorficzny i sam rozum nie pozwala rozumieć ich ściśle. To jest bardzo ważna zasada, bo często nawet ja słyszę taki zarzut, no to co, to znaczy, że wierzysz, że nie wiem, że Adam czy Bóg gadał z wężem, tak, w ogrodzie. Zobaczmy, że to nie jest jedyny przykład, kiedy Pan Bóg używa zwierzęcia do komunikowania się z człowiekiem, prawda? W tym przypadku diabeł używa węża, żeby komunikować się z człowiekiem, żeby kusić człowieka. I oślica Balaama, która przemawia do proroka, też jest użyta w tym przypadku przez anioła, czy przez Boga, przez anioła, żeby przekazać mu jakąś informację. Więc Bóg, czy anioł, czy duch może posłużyć się zwierzęciem, żeby rozmawiać. Także to samo w sobie nie jest przeciwko rozumowi. To nie jest nielogiczne, że diabeł przychodzi pod postacią węża i tam się gdzieś zakrada i tak dalej, prawda? I zaczyna kusić, rozmawiać, że Ewa z nim rozmawia. I w ten sposób można to rozumieć. Ale na przykład, jeżeli Bóg mówi, że stawiam bramę na wejściu do raju i tam stawiam anioła z mieczem, który będzie bronił, tak, tej bramy, już po wyklęciu pierwszych ludzi, po wypędzeniu. No to jest jasne, że nie ma na świecie takiego miejsca, tak, choćbyśmy długo szukali, gdzie jest ta brama i tam stoi ten anioł, prawda, i za nią jest raj. To sam rozum nam mówi, że to nie tak można, nie należy tego rozumieć w sposób fizyczny. Sam rozum nam to odpowiada. Czyli tam, gdzie rozum nie pozwala rozumieć ściśle, tam przyjmujemy metaforyczne rozumienie. Ale rozum nie zabrania nam powiedzieć, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi. Tutaj nie ma przeszkody. Przecież Bóg może takie rzeczy zrobić, zresztą robił nieraz. Rozmnożył chleby, zamienił wodę w wino. Więc dlaczego nie miałby stworzyć człowieka z prochu ziemi? To nie jest ponad mocą Boga. Natomiast jeżeli byśmy słyszeli takie słowa, prawica pańska mnie wzmocniła, czy prawica pańska wzniesiona wysoka, no to jest jasne, że Bóg nie ma rąk, w związku z tym trzeba rozumieć te słowa w sposób przenośny, że chodzi o moc Boga. Ta prawica pańska jest mocą Boga. Znaczy,
Oprócz sensu historycznego i literalnego można także przyjąć w niektórych miejscach interpretację alegoryczną i prorocką. To jest oczywiste, że oprócz sensu historycznego i literalnego, tak? Czyli nie, że zamiast, tylko oprócz, ponad. Czyli sens historyczny i literalny jest sensem podstawowym. No i jeszcze taka rzecz, że w opisie stworzenia nie trzeba zawsze szukać wypowiedzi o charakterze ściśle naukowym. Myślę, że to jest oczywiste. Natomiast bardzo ważny jeszcze ósmy punkt. Słowo jom, czyli dzień w opisie stworzenia, można rozumieć albo w sensie ścisłym, jako dzień naturalny, albo w sensie nieścisłym, jako jakiś inny odcinek czasu. Czyli zobaczmy, że Papieska Komisja Biblijna ustanawia, że tradycja się różni w tej kwestii. Czyli, że słowo dzień z opisu stworzenia nie musi oznaczać dnia takiego 12-godzinnego. Może to być inny odcinek czasu. W związku z tym myślę, że to jest ważne orzeczenie, ponieważ daje możliwość pogodzenia opisu biblijnego z długą historią świata, którą nam nauka przedstawia. Nie? To jest, myślę, dosyć takie fajne tutaj stwierdzenie tej komisji, która oczywiście idzie za tradycją, czyli pokazuje, jak tradycja rozumiała te rzeczy, a w tradycji nie było jedności co do rozumienia dnia właśnie, czy to jest jeden dzień słoneczny, czy to jest dzień 12 godzin, czy to jest jakiś okres czasu, czy coś takiego. Dobrze, i jeszcze słowo podsumowania. W związku z tym myślę w ten sposób, że jeżeli Pismo Święte pozbawimy sensu historycznego i wyrwiemy z kontekstu tradycji, czyli w zasadzie tego, co mówili na jego temat, na temat Księgi Rodzaju, ojcowie Kościoła, wielcy doktorzy, to jakoś tam możemy je pojednać z teorią ewolucji rozumianą jako, nie wiem, jakoś taka ewolucja kierowana przez Boga, tak? Teistyczna ewolucja, gdzie Pismo Święte właśnie mówi tylko, że Bóg stworzył, a nauka mówi, jak to się dokonało, czyli w jakimś takim, i to się dzisiaj dzieje, tak? To mamy jako, można powiedzieć, standardowe podejście dzisiaj. Po prostu Pismo Święte nic nie mówi o szczegółach, nic nie mówi o początkach, tylko jest takim, jakimś takim ogólnym opisem, tak? Duchowym, może właśnie bardziej zredukowanym do jakieś przeżycia, nie wiem, liturgii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli weźmiemy Pismo Święte w kontekście katolickim, czyli rozumiane w sensie historycznym plus w kontekście tradycji, czyli jak rozumieli ojcowie Kościoła i tak dalej, to nie da się go pogodzić z teorią ewolucji, nie da się pogodzić z teorią powszechnego wspólnego pochodzenia, ewolucją darwinistyczną czy czymś takim. Po prostu na poziomie litery, tak, na poziomie tym historyczno-literalnym te dwie rzeczy są nie do uzgodnienia, one się po prostu wykluczają. I to nie oznacza, że Pismo Święte przeczy nauce, tylko to oznacza, że ta teoria w nauce nie musi być prawdziwa. Tak? To jest tego typu. Czyli nie ma sprzeczności między nauką, czy danymi naukowymi, a Pismem Świętym. Sprzeczność jest między teorią naukową lub taką, powiedzmy, ekstrapolacją pewnej teorii naukowej z tekstem biblijnym, który cała tradycja rozumiała w sposób historyczny i, można powiedzieć, dosłowny. Tutaj bym zakończył. Dziękuję bardzo.